Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, blog galaktyczny.pl. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać funkcję screen mirroring. To jest funkcja, która pozwala wyświetlić ekran telefonu na ekranie telewizora, czyli to, co aktualnie tutaj się wyświetla, pokazać na ekranie telewizora. W tle tutaj widzicie 40-calowy telewizor Samsung oznaczony jako F6800, czyli telewizor szóstej serii produkowany właśnie na 2013 rok. I on już ma wbudowaną tą funkcję screen mirroring, czyli nie trzeba dokupywać żadnych dodatkowych akcesoriów, typu właśnie jak ze wcześniejszymi telewizorami było, że trzeba było dokupić takiego dongla właśnie do AllShareCast dongle, to się tak nazywało. I ta właśnie funkcja AllShareCast została zamieniona na screen mirroring. I jak to w ogóle działa, o tym zaraz się dowiecie. Żeby sparować te urządzenia, trzeba na wstępie zmienić ustawienia w telewizorze, znaczy wybrać w sumie źródło w telewizorze jako screen mirroring. Jeśli to już wybierzemy, na telewizorze wyświetla nam się nazwa, pod którą trzeba szukać tego telewizora, i wszystko opiera się o Wi-Fi Direct. Teraz wystarczy w telefonie włączyć screen mirroring, poczekać chwilę. Ja już wcześniej sparowałem ten telewizor, więc on już się teraz połączył. Wcześniej wystarczyło tylko właśnie kliknąć na nazwę tego telewizora i wtedy automatycznie po kilku chwilach on się połączył. Jak widzicie, wyświetlił się już obraz na telewizorze. I jak to mniej więcej działa? Oczywiście działa to w poziomie, jakimś pionie. Jest lekkie opóźnienie, bo lekkie opóźnienie w sumie musi być. Można oczywiście przeglądać całą zawartość telefonu. Dajmy na to galeria. Bez problemu tutaj to działa. Na pewno funkcja się sprawdza też w przeglądaniu jakichś filmów. Dajmy na to, gdzieś tutaj w galerii widziałem film, możemy też wpuścić. I wtedy, jeżeli już puścimy film, on wyświetlany jest tylko na ekranie telewizora. Oczywiście możemy sterować głośnością. Jak widzicie, też tutaj na ekranie telewizora też się pojawia głośność. Funkcję sprawdzałem też w grach i tutaj przy tych prostych produkcjach typu Angry Birds nie było żadnego problemu. Problem się pojawiał w jakichś bardziej zaawansowanych produkcjach typu CSR Racing czy powiedzmy Need for Speed, gdzie po prostu telefon nie nadążał wysyłać danych i pojawiały się artefakty i smużenie na telewizorze. Funkcja, no, myślę, że do multimediów sprawdza się idealnie. To opóźnienie, no, jest widoczne, ale podczas właśnie oglądania filmu, gdy telefon jest powiedzmy gdzieś tam odłożony z boku i patrzymy tylko na ekran, no to raczej nie robi problemu. Tak samo możemy też włączyć aparat i ekran będzie widoczny właśnie też na ekranie. Także tak wygląda w skrócie funkcja screen mirroring. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście jestem do dyspozycji. Zostawcie pytanie w komentarzu. Ja postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Dzięki za uwagę. Cześć, na razie, hej.